Oczywiście stać nas na ten program i jeśli chodzi o tą perspektywę finansową, ja przedstawiam ulgę, czyli możliwość preferencji podatkowej dla osób fizycznych w podatku dochodowym. Jeśli ktoś przeznaczy środki na termomodernizację, na zmniejszenie emisji tego CO2 na czyste powietrze, to była ulga w postaci 20% kosztów do 53 tysięcy złotych, jeżeli ktoś na taką termomodernizację wyda. Także stwarzamy pewne bodźce do tego, żeby podejmować jak najbardziej racjonalne decyzje w kierunku czystego powietrza. Myślę, że zarówno wojewódzki, jak i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska kalkuluje ten program w pewnej perspektywie czasowej i ta kwota, która tutaj padła, należy ją rozpatrywać nie w kategoriach jednego roku, tylko w kategorii kilku lat, które zostaną wydane na termomodernizację i tutaj ufam, że one zostały prawidłowo, właściwie skalkulowane.